Siema, hello, witam was w kolejnym odcinku z Dead Island. Jestem nadal w kościele, witam. Tu mam jeszcze parę generalnie questów do zebrania, jak widać. Co najmniej dwa, znaczy jeden główny, jeden poboczny i te baterie do oddania tam. Ale zbierzmy ten quest u Bruna i mamy też poziom nowy. Ja bym chciał to wydać na pewno w to generalnie, bo no dosyć mocny problem mam z tym ekwipunkiem, a zawsze dwa dodatkowe miejsca będą fajne i później sobie dam w to, wydaje mi się. To też jest fajne, no to też generalnie, ale to nie jest chyba aż tak potrzebne, przynajmniej teraz. Chociaż w sumie skoro ja trafiłem tego włoskiego hydraulika dojebanego, on w zwykłej skrzyni, takiej zamkniętej nawet nie na żaden zamek i tak dalej, to jestem ciekaw, co by mogło wypaść z tej takiej skrzyni zamkniętej na trzeci poziom. Ja pieruru, dobra, witam. Dobra. A, to są te narzędzia. Dobra, to nie wiem, to się nie zapisało po prostu. Dobra. Czy ja mam jeszcze coś tu do ogarnięcia? Mogę sobie to naprawić. W ogóle tutaj jeszcze takie rzeczy. No właśnie nie wiem, czy chciałbym... O kurwa, ile ja rzeczy mogę zrobić, ty. Zobotohan, bo mogę zrobić. Pod napięciem... tą siekierę. No, no, no. Wagę ciężką z tym, żmiję z tą siekierą. Kafar z tym kluczem. Elektro z tym. Dobra, wydaje mi się, że zrobimy sobie pod napięciem z tym chyba. No chwila, jak to wygląda to w ogóle z tymi questami? Czy ja dostanę jakieś plany? Czy nie za bardzo? Nagroda, pieniądze, pieniądze. Granat zapalający, pieniądze. Dobra. To zróbmy sobie tą siekierę klinową. Chwila, chwila. Pyk. Ulepszmy ją na maksa. I zróbmy pod napięciem. Pyk. I pyk. Dobra. No i zajebiście. Zajebiście. Duża siekiera klinowa. Dobra. Jak ja bym chciał teraz to sobie poukładać. Ojajaj. Jakie ja mam gówniane rzeczy, to jest całkiem niezłe. Ta maczuga, no ma fajną siłę, ale te obrażenia są takie średnie raczej. Dobra, wiecie co? Ja mam pewien plan. Muszę się zacząć pozbywać tych rzeczy, mimo że są obuchowe i tak dalej, może mógłbym z nich fajne rzeczy zrobić, to wydaje mi się, że chciałem sprzedać to. To może jeszcze nie, bo to ma i tak 300 obrażeń, ale to też. Na razie tyle. Tak mi się wydaje. Teraz powinienem mieć wszystko zajebiście poustawiane. Chwila, która obecnie moja broń jest najgorsza? No ta maczuga chyba. Przynajmniej z obrażeń. Ale ja bym chciał trochę więcej tych obuchowych mieć. To z tych maczet. A nie, bo to i tak jest w sumie ta maczeta. Ale i tak jest najgorsza chyba z tych wszystkich. Dobra, to na razie niech tak będzie. Ona będzie w takim zapasie, że tak powiem. Na razie tak sobie będziemy biegać. Mógłbym też w sumie porobić parę mołotowów na pewno. To myślę, że się przydało. Albo nie mógłbym? Czemu nie mogę? Chwila, gdzie są mołotowy? Gdzie jest kurwa mołotow? A, tu. Alkoholu, ja pierdolę. Dla, tutaj ta typiara chyba ma. Tutaj chowałem, nie? Nie. Dobra, to weźmy trochę. Zróbmy sobie tak co najmniej 2 czy 3. What the fuck? Mołotowy. To się zawsze przyda. Także chwileczkę, chwileczkę. Jeden mołotow, drugi. No i powiedzmy trzeci. Na razie tyle. Czemu ja kłócam jak debil? W Minecrafta zacząłem grać i pod kontrolem chcę biegać. What the fuck? Dobra, chowaj alkohol. I czy tutaj w ogóle chciałem stąd coś sprzedać? W sumie to bym mógł sprzedać. Teraz tak naprawdę. I tak jest trochę gorsze. Zawsze $400 do przodu. Dobra. I tak to na razie tak ustawię. Wytestujmy sobie tą siekierkę. No i dobra. Chyba tyle tutaj. Mogę ci jeszcze dać 5 baterii. I tyle. No i chodźmy do Josepha, bo chyba nie mam już zadań pobocznych. Nie mam. Nagranie,
A gdzie to kurwa jest? A, dobra. Już to pamiętam. Dobra, trzeba będzie się tepnąć tam do tego opuszczonego domku. Te narzędzia gdzie są? Są w tej takiej kurwa pompowni z wodą. Ja nie wiem, czy ja tam mogę się przenieść? Chyba nie. Będziemy musieli się tam przejść. Dobra. To na plac się tutaj przeteleportujemy. No i stamtąd sobie pójdziemy dalej. Zobaczymy, jak to tam wygląda. Tam, witam. Dobra, wychodzę stąd. Generalnie plan jest taki, że najpierw zrobimy to zadanie z tym radiowym coś tam gównem. Bo to mamy do zrobienia, a później pójdziemy po te narzędzia, bo te narzędzia są dosyć daleko chyba. Dobra. No to wybieramy to zadanie w takim razie. I lecimy... Gdzie to jest? No to jest tutaj. Trochę będziemy musieli się przebiec, ale... Ale to nic. Czy ja tędy mogę tam przejść? Tędy chyba jeszcze nie szliśmy. Zobaczmy, dokąd nas poprowadzi ta droga. O, kurwo! Kurwo! O, kurwo! O, kurwo! Okej. Gitara. No, generalnie podobna ta broń jest do tego mojego klucza. Też ją w sumie identycznie tak naprawdę uderza, tylko że ta broń jest akurat sieczna. No, jest biała. Nie wiem, co jest o wiele gorsza, ale i tak jest nawet ciekawa. No, duże ma obrażenia, nie? Ale... No, tak jest dosyć średnia. Ale... Kurwa, czemu one muszą się tak rzucać od razu? Zamiast stać w miejscu i czekać, kurwa, na moje uderzenia. No i dosyć szybko stamina generalnie leci, jak się z tego uderza. Jebdupsko. Co my tu mamy? Klucz nastawny. To mnie nie interesuje na razie za bardzo. Dobra, idziemy tędy. Witam. Jeb, kurwa, jeb. Dobra. To może teraz... Czy mamy jeszcze jakąś inną fajną broń, którą chciałbym wytestować? Może z tego sierpa sobie trochę ponadupcamy. Czemu nie? Dawno nie nadupcaliśmy z sierpa. Więc tu tarana słyszę jakiegoś. Idę po niego, idę po ciebie, skurwielu. No witam. Witam. To jak wejdę w ogóle tutaj do góry, to jestem niezniszczalny? No siema. Czy to mi w ogóle robi cokolwiek? 177 obrażeń. Chwila, tak w plecki, odwróć się. No pokaż plecki, pokaż plecki. No pokaż. Co za gnój, no witam. Nie, on się nie ruszy chyba. No to co? Ja mam pewien plan, generalnie. Mianowicie taki, o ty kurwa, kopa chciał mi zajebać, widzieliście to? Co to miało być? Cyk, biegnie, o ty kurwa. Dobra, no to trzeba go w te plecki ciachać, bo w plecki go boli. O, widzicie? Taran nie lubi w plecki. To jest Mariusz, taran Mariusz. Dobra. No ty co? Tego kolesia mamy z głowy. $1000 jeszcze wyrzucił. Że zajebiście. Dobra, dobra. Witam serdecznie. Okej. Okay. Czyli tym... Tutaj przejściem jakoś da radę przejść, że tak powiem. Jest chyba w sumie git. Witam. Jeb, kop na czachę. Ojej. Coś tu biegnie po mnie ewidentnie. Albo w ogień biegnie. Kolejnego tarana słyszę chyba. Tak, ewidentnie. I ludzi też widzę tam. Kurwa! Ile tu zombie w ogóle? What the fuck? Co tu się dzieje? Dobra, nie jest dobrze. Ja nie mam zdrowia. Uciekaj, kurwa, uciekaj. No to szmato. No to szmato. To szmato. Szybko. Leczońsko, leczońsko. Wydupcuj. Cyk, czacha zmiażdżona. Dobra, zajebiście. O kurwa, dobra, Mariusz przyszedł. Ja pierdolę, nie uciekam. Ty dupnął w ścianę jakąś. Dobra, to trzeba... Czy ja mam apteczki? Nie mam właśnie. Co on kurwa robi? Jesteś głupi? Pojebał cię? No, okej, okay, sorry, nie. Nie chciałem. Ej, jaki debil. Unik, szmato. Jeszcze się podpalił, co za down. Gin. O kurwa, kopa chciał mi zajebać. Dobra, on już nie żyje i tak. Jeb. Okej.
Jakim cudem żyje jeszcze, no? Zdychaj. Umarłeś? Umieraj! No w końcu. Co za gnój. No, padaj na tej ziemi i mnie denerwi. Ty 2000. Ja pierdolę, ja nie pieniędzy mają przy sobie. Dobra, wyciągam klucz. Wyciągam klucz i chuj. Lecimy tam, ale to są ludzie, czekajcie. Ludzie też trzeba zabić. Wiadomo. Dobra, który to jest człowiek, który nie. Samobójca tam na dachu chyba jest. Czyli tam. Witam. Nie potrafię nic trafić, no jestem zjebani jacyś. Witam. No kurwa. Ty, bo ja nie mam zdrowia, chwila. To trzeba taktycznie. Gdzie jest? To jest on? Nie, raczej nie. DHL, tu gdzieś siedzi za ciężarówą. A tam? Nie, to też Szwenda. Gdzie on jest? What the fuck? Czy tu jest bezpiecznie w ogóle? Bo znaczy wiem, że tu jest jeden chłop, ale nie wiem, a gdzie? No elo. Trochę był za bardzo przejęty zombiakami, tak mi się wydaje. Dobra, no fajnie by było znaleźć lepszy pistolet, bo generalnie wolę strzelać z tych beretów. Mają trochę lepszy celownik i generalnie są lepsze w jakimś tam stopniu. Znaczy no tylko ten Deagle ma tak naprawdę lepsze obrażenia, ale i tak same głowy strzelam, więc to nie robi mi dużej różnicy tak naprawdę. Ale dobra, podleczymy się leciutkę. No witam. Gdzie jest jego pistolet? Czacha pękła, o tutaj jest. Bardzo wolny. Dobra, zbieram wszystkie pistolety, bo pistolety, ale nie chciałem zamieniać. Tylko chciałem... O, zebrać po prostu. Bo pistolety są dosyć drogie. Więc ja je z chęcią wezmę. No witam, kurwo. Co kampisz na wejściu, frajerze? Dobra, magnesik se wezmę. Witam, co tu się... No wypierdalaj. Dobra, bo ci łypnę. Okej. Jeszcze tu ktoś po mnie idzie. Kolejny łeb ucięty. Je, no też ma to. No, kurwo. Okej. Tym razem ręka ucięta. Kolejny idzie. Witam. Witam. I łeb zmiażdżony. Dobra. Tu jeszcze trochę leczońska. Tu jest skrzynia. Dobra, uwaga. Legendarna broń po raz ósmy. Killof! O kurwa, dobra. Minecraft. A propos Minecrafta, to wyciągam killof. I chuj. Idziemy kopać diaksy. Albo ciebie, po mordzie, kurwo. Na chwilę, spokojnie. Dobra, killof to jest dobra rzecz. To jest wręcz zajebista rzecz, bo ja mam specjalny... O, no, witam. Serdecznie. Nie, żebym chciał przeszkadzać, ale... ale generalnie... O kurwa. Ale, o, ale kurwa, jest tu śrubeczka na pańskich plecach do przekręcenia. O ty kurwa, uciekam. Goni mnie? Jeszcze nie. Unik. Je, kurwo. No umieraj. No. Ile pieniędzy? $62, co za frajer. Jebany biedak. Jest tu leczońsko jeszcze? Jest, dobra. Gitara. Ja chcę zobaczyć. The fuck? Chcę zobaczyć, co jest tutaj. Bo jak ten taran tutaj stał, to może coś tu... Skrzyneczka, ale to jest chyba taka zamknięta. No... Ciekawe w sumie, co w nich jest. Czy opłaca się w ogóle ulepszać to. Czy może po prostu tam można znaleźć takie totalne gówno, jak w tych zwykłych czasami? Jakieś białe? Czy faktycznie to się bardzo opłaca? W sumie nie wiem, no nigdy nie inwestowałem w to za bardzo. To w ogóle jest jakieś wejście do góry, chwila. Jeszcze to muszę zbadać, bo to mnie intryguje leciutko. Czemu tu można wejść? No witam. Wiem, że to jest właśnie jakiś quest z tymi megafonami, ale nie wiem. No pierdolę, ty tu takiego parkoura można ćwiczyć? Dobra, nie ma co się na razie tutaj rozpraszać. Idziemy w stronę questa. Czy mogę zjechać po drabinie jak komandos? Nie mogę. Nie mogę też zeskoczyć, ale gówno. Dobra. Drabina Divolta, nie co? Okej, no mamy kilo, więc jest zajebiście. Jak tylko uda nam się znaleźć jakiś warsztat, to zaraga ulepszam na maksa. A jakie on ma statystyki w ogóle? Czy to jest...
No nie jest jakiś super dojebany, ale chciałem go wytestować. O, ty kurwo. Ja chciałem go wytestować. O, shit. Ja pierdolę, czy ten klucz to jest... Ten klucz to jest magia. Magia, magia Y, co? Dobra, idziemy tu. Kolejny taran. Ja pierdolę, tyle tych taranów. God damn it. Dobra, parkour. Parkour. Bo... Okej. Okay. Co mordę drzesz? Jest tu coś ciekawego? Chyba nie. Dobra. No witam, witam. Witam, witam. Witam, witam. Owszem. No nie, okej. Dobra, tu jest jeszcze ten, skrzynia na klucz. Witam. No proste, bo jesteś frajerem. But I can't broadcast anything until the loudspeakers on the building rooftops are activated. You think you could help me with that? No, to jest właśnie ten quest z tymi megafonami. Yeah. Great. If you activate all the loudspeakers, then Mother Helen's words will be heard by everyone who can still be saved. You will find them on the rooftops. We must let everyone know that they can seek sanctuary in the church. In the church. Okay, pierwsza głowa Cerbera. Zajebiście. Dobra, to co, zrobimy sobie ten quest'ik. Może akurat będzie tak, że jeden z tych megafonów będzie przy tej takiej pompowni z wodą. Co wy kurwa tu robicie? Goddamn. O tu, o kurwa. Dobra, gdzie jest ten taran? Tam jest. Co za gnój, no. Czemu to jest tyle taranów? Ja nie rozumiem. Dobra, co by tu na tarana? Ciągam tą maczugę i chuj. Jak mu tak zeskoczyć na łeb? No witam. Żegnam. Przyciśniesz się tędy? Gruba się? Frajer, co mu nukujesz? Okej, okay, dobra. Wystraszyłem się. Okej, okay, dobra. Uda mu się czy nie? Chwila, chwila, bo to jest idealny moment. Aby... To se na razie zamienił też tak... To jest trochę zepsute. Tak wbiegł w niego, żeby rzucić tam mołotowa. A ty co odpierdalasz? Spaliłem ich wszystkich, chyba? Tak mi się wydaje. Pękła mu czacha. Ja pistolę. Co za głupie gówno. No witam. Dobra, maczuga nadal. Nadal sprawuje się dosyć dobrze. Dobra. To idziemy tu. No witam. Witam i żegnam. O pierdole. Kolejny kwasior tu biegnie. O ty kurwo. Jeb, jeb, jeb. Dobra. Ci nie żyją. Tu jakieś gówno. Dolarki. Jeb, 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 jeb. Ty żyjesz jeszcze? The fuck? Dobra, nie wiem. Chłop się zbagował chyba leciutko. Będzie tu dyszeć przez cały czas. Mamy tu warsztat. Dobra, obczajmy ten kill off. Ile? Ty, ja mam 12 tysięcy w ogóle. Dobra, naprawię to, naprawię to, naprawię to, naprawię to, naprawię to, naprawię to. I już mam kurwa 3000 mniej. Ale mamy ten kill off. Czy ja mogę zrobić ten kill off kaleczenia? To jest dużo rzeczy. Nie wiem, czy to się opłaca, no takie gówno kilo. Na razie może to zostawię. Ale... Ja tak bym chciał to wytestować. Czy mogę to ulepszyć? Chwila. Jak się z tego walczy? To też jest chyba taka ciężka broń, nie? Jak te wszystkie te... Te FIFA RFFM. Ale mogę kopać im łby. Halo, jest tu kto? What the fuck? Dobra, jak ja mam wejść? Gdzie jest ten pierwszy megafon? Gdzieś tu? Jest to jakaś drabina, cokolwiek? O co chodzi? Tam? Kurwa, tu? Jak ja mam wejść do góry? A tu jest drabina, dobra. Witam. Parkour, szmato. Niczym Dying Light, tylko że tu używamy drabin akurat. Dobrze, że z poziomu ulicy na każdym budynku jest po prostu drabina na sam dach. To ma sens, to ma sens.
Okej. Ty, ja mogę rzucać kill-offem? Halo? Uciekam. Dostał kill-offem w czerep. I tyle. Ja pierdolę, za głupie gówno. Ledwo go widzę tam. No wychyl, wychyl czachy. Wychyl. O, ty kurwo. Nie utrafię tak przecież nigdy, no. Dostał kill-offem w łeb. To komicznie wyglądało. Jeszcze przeżył mnie. Ty. Chwila. Czy to lepsze? To lepsze. O, ty kurwo. Dobra, chwila, zaraz wciągam kill-off. Idę po ciebie. Ja kopię diaksy. Dobra. Chwila, bo tutaj są dobre rzeczy. Weź wywal jakiś taki totalny gówno pistolet i zabierz to. I dawaj mi to. To jest to, mocny pistolet. Oh yeah. No wszystkie lepsze statystyki jest Berettą i ma ten lepszy celownik. Oh yeah. Mam też koktajle Mołotowa, ale ja ile mam? Mam dwa. Ja wyrzućmy jakiś jeszcze gówno pistolet, który ten może być. I zabierzmy Mołotowy. Okej. Okay. $200 wezmę. Dobra. Idziemy dalej. Tu widzę, że jest sporo przeciwników ludzkich, że tak powiem. Więc trzeba będzie się z nimi uporać. W jakiś sposób. Schodkowe wychylanie. Pamiętajcie. Moi drodzy. Tam. Dosłyszałem jakiegoś tego. Samobójca. Tam. Gin. Ciekawe, czy mięso samobójcy wyrzucił. Pewnie nie. Dobra, gdzie to jest? A tutaj są te megafony, witam. Tu coś jest? Ktoś tu na mnie czeka? Ktoś chce się zmierzyć? Chyba nie. Dobra, odpalajmy to gówno. Gitara. Dobra, gdzie są następne? 40 metrów w tamtą stronę. Czy ja mogę to tak ładnie... What the fuck? Czy ja mogę tak ładnie po dachach sobie pochodzić? Chyba nie. Chyba nie za bardzo. Chociaż... Po co jest wejście tu? Witam. Witam serdecznie. Ja tutaj próbuję bezpiecznie zejść na dół. Witam, żegnam. Żegnam również. Dobra, wyciągam klucz. I lecimy tam w tamtą stronę. Nie wiem, czemu każe mi się naokoło, jak tutaj gdzieś jest wejście zaraz. No, witam. No, tu jest wejście. Dobra, siema. Ja was tu zostawiam, chłopaki. Możecie mi powiedzieć, jak się wchodzi do góry? Czy tędy? To możliwe w sumie, że to domkiem trzeba wejść. Ale nie wiem, to by było trochę głupie. No tu do środka... Wypierdalaj. Tu do środka nie mogę wejść. A tu jest ta drabina, którą muszę zejść z góry. Ja właśnie nie wiem, czy do środka muszę wejść, żeby wejść na dach. Nie pamiętam, żeby tam było wcześniej wejście, ale może dopiero w tym questie się odlokowało, czy coś. Jest taka opcja generalnie. Ale nie wiem w sumie. No kurwa, się lisnąłem. Ups. Gin. Dobra. Kurwa, no czemu ty żyjesz jeszcze? Dobra, jak ja mam to wejść do tej do środka? Nie mam pojęcia. Chyba, że... Nie musiał wskoczyć... A, możliwe, że na ten dach muszę tu wejść jakoś. Tym dachem... przejść na ten drugi. Kurwa, co rzucasz we mnie sztyletem? Chwila. Kurwa, no. Wypierdalać stąd. Wszyscy, fakt nie wytrzymam zaraz. Chwilę, upcoć. Kurwa. Okej, chwila. Nie jest dobrze, nie mam staminy. Poczekajcie, chłopaki. Kurwo. Chwila, no. Zaraz ci jedne z klucza. Musisz poczekać chwilę. No teraz uciekacie, co? Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Dobra, git. Jak ja mam tam wejść na górę, no? Tędy? Ty, a tu co jest? Czemu to jest takie schronienie? Jabłuszko. I mydło. To samobójca jakiś. O, możliwe, że tędy jakoś. Dobra, jolo, kurwa, wchodzę do góry. Uciekam jak najdalej.
Dobra. Ty, możliwe, że tędy tutaj parkura trzeba. Ojej. Czy tutaj też będą ludzie? Trzeba będzie ponapierdalać hedy. Ty, dobra, ja to jestem chyba 1000 IQ. Ja takie... To, kurwa, tędy może można było. A pierdolę, tu jest drabina. Jestem głupi. No to jest to miejsce, nie? Czy nie? Chyba tam, bo to jest to wejście. Ja pierdolę. Ty, ja mogę na drabinę skoczyć w powietrzu? Mogę. O kurwa, ale parkour. Parkour. Okej. Jestem mistrzem parkoura, nie wiem czy wiecie, ale tak właśnie jest. Są potwierdzone informacje. Okej. Okay. Tu nie ma chyba. No i tu jest to wejście, ja pierdolę, jestem głupi. Ja myślałem, że to jakoś tędy trzeba. Co jest tutaj? Zombie. Zombie to na pewno. No witam. Ty żyjesz jeszcze? Ty też? What the fuck? No to zara was tu, kurwo. Zara was tu powyjaśnia wszystkich. Jeden, drugi. O kurwa, jak oni latają. Ty to jest zbir, what the fuck? No witam. Ty co robisz, debilu? Kurwo. Gin. Oh shit. Dostałem ciosa. Dobra, zaraz tam po ciebie przyjdę. Ty 363 tasak. Ja dobra, jebać te tasaki, no. Cześć, podleczę jeszcze leciutko. Idę po ciebie, ty jak macha łapami. Jedną łapę ma złamaną chyba. Gin, no. W końcu. Jest tu coś jeszcze? O, skrzyniunia. Kurwo. Skrzyniunia, ale zamknięta oczywiście. Dobra. No to jest w ogóle drugi megafon. Pewnie zaraz tutaj będziemy musieli przyjść. Dobra, tu nic więcej chyba nie ma. Dobra, no to co? Odpalmy jeden z tych... Z tej strony, w sensie. A później ten drugi. No tutaj mamy zejście na dół. Hop. I tam też chyba była skrzynia, mi się wydaje. Nie, zaraz zobaczymy. I tutaj mamy jeden. Megafin. O, witam. Co my tu mamy? Łamliwe tanto na 25 poziom. No wezmę. Dobra. Ile tych głośników w ogóle mam odpalić? Czyli to jest zadanie chyba pierwsza głowa Cerbera się nazywa? No, Cerber ma 3 głowy. Więc wydaje mi się, że 3 megafony mam odpalić. Czyli tu już byłby ostatni chyba? Czy nie? Halo? Nie, jest czwarty. Ja to gdzieś w tamtą stronę. Dobra. Parkour. Doskoczę tam czy nie doskoczę? Uwaga, to jest pytanie. Skok! Oh yeah. Dying Light, szmato. Se możecie grać w jakieś Dying Light. Ja to gram w porządną grę o zombie. Gdzie jest ten samobójca? To ja w ogóle przeskoczę przez to? YOLO! O kurwa! Ty, przeżyłem, no witam. Ja uciekam. Okej, okay, dobra, to nie tak miało wyjść, ale na szczęście przeżyłem. Także git. Robił tu jakiś... O, ty kurwo. Tu jakiś samobójca kampi. Dobra, trzeba było go taktycznie wyklikać. Pod kurwo. Kolejny, no. Same samobójce kampiące tu. Śmiecie. Jeszcze gdzieś tu kampi? Samobójca? Jakie graffiti? Chyba nie. Chyba to wszyscy. Fajnie było, jakby mięso samobójcy wypadło. To było zajebiście wręcz. Ale oczywiście nie, bo pewnie szmata. No wiadomo, kurwa, twoja matka była szmatą. Co? Co? Dobra. Pik. No i tyle. No i tyle, gostek. Tyle, gostek. Dobra. No to co, wracamy chyba do tego kolesia, to nie jest daleko. Szkoda, że ten quest z tymi narzędziami jest tak w pizdu daleko. Ale dobra, parkour. To jest piękne, że ja mogę się tak skakać jak David. Dobra, ja uciekam. Uciekam, zostaw mnie. Przepuść mnie na lewy. Kurwa, ja uciekam przed zombie. Dobra, zajebiście. Witam. You bloody did it. You managed to activate all the loud speakers in the shanty town.
No i tyle chyba, co? Pieniądze. Jeszcze kolejny quest? What the fuck were you about? There are more loudspeakers on the buildings near the coast. Would you be willing to activate those as well? A. Druga głowa, znaczy trzy takie questy będą, nie? Ja pierdolę. 3 lata będę to robić przecież. Out there. In theaters. In theaters. Ja pierdolę. Dobra, gdzie to jest? Już to jest tak, daleko, no. Dobra. Jeszcze mamy trochę minut odcinka, tam pójdziemy i porobimy tyle, ile będziemy mogli porobić. Trochę długi ten quest. Trochę chujowo, generalnie, że tak jest, ale no cóż, trudno. I tam... Na to slalomem już biegam. Dobra, daj mi moją maczugę. Zostaw mnie, nie uderzaj mnie, kurwo! Nie, 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 zostawcie mnie! Zostawcie mnie! Zostawcie mnie! Kurwa! Halo, policja! Co? Dobra, jak ja mam wejść tam do góry? To kolejny taran, ale w dupie go mam. To wiedziałem, że tak to się skończy. Muszę jakoś znowu tam wejść na górę, no. Gdzie są drabiny? Daj pieniążki. No dobra, ten taran już tu po mnie idzie. To go wyjaśnijmy w takim razie. Zapraszam do tańca. Ojej. Cyk w pleryt, kurwo. Flery. Oh shit. Dobra. Taktyczny unik. Dobre, dobre. No biegnij, frajerze. Zapraszam. Czekam na ciebie. Ale trudna jest walka z tym kolesiem, no. Pamiętam, że w tej grze jeszcze... Kurwo. Był inny rodzaj zombie. Oni się rzeźnicy chyba nazywali. No i generalnie to... What the fuck? To oni są jakby takim połączeniem wszystkich rodzajów zombiaków w jedno. Nie, to są szybcy, to są w kurwę silni, niezniszczalni i zamiast rąk mają ostrza z kości własnych. Nie, to zobaczymy w dżungli dopiero, jak to będzie wyglądać. Ale dobra. Ja, to jest jakoś tam, nie wiem czemu ja tutaj wszedłem. No tędy chyba nie przejdę tam dalej. Tak mi się wydaje. Trzeba taktyczny zeskok na łeb tu zrobić. O kurwa, umarłem prawie? Zajebiście. Ja pierdolę. Jak ja mam tam wejść, no? Nie mam kurwa pojęcia. Chwila. Nie, no tu chyba nie ma innego wejścia. Tu nie widzę żadnej drabiny. To jest na tym budynku, nie? Czy na tym? Nie, to na tym chyba. Chwila, tu czy tu? Kurwa, gdzie jest ten... God damn it. By się jakieś leczenie przydało, no. Ja nie mam zdrowia. Witam serdecznie, proszę się mną nie przejmować. Ja tu tylko próbuję znaleźć wejście do góry. A pierdole. Ty, co jest? Kto tam mordę drze? Chwila. Jak ja mam tam wejść, no? Chwila, który to jest budynek? To są znowu ci ludzie. To jest tam. Ja pierdolę, no. Nie mam pojęcia, jak ja mam tam wejść. Chwila, jeszcze raz trzeba obczaić teren. To jest ten budynek tu przed nami, ten o. Jak tutaj wejść? No drabiny tu nie ma, żadnej z boku, no jedyna opcja, to jaką widzę, to wejście tu na ten budynek i jakoś stamtąd się tam przedostać, chyba że stamtąd uda mi się jakoś wyczaić wejście. Ale wątpię, no nie wiem. Nie wiem jak tam wyjść. Ewidentnie nie przeskoczę tam w żaden sposób, więc... O, tam już widzę ten megafon. Jak ja mam tam kurwa wejść, no? God damn it. Raczej nie tędy. Hop. No tu musi być drabina, ja nie widzę innej opcji, chyba... dobra, już wiem. Już wiem, dobra, poznaję to wejście, dobra. Ja pierdolę. Jestem głupi. Przecież wchodziliśmy tu już wcześniej. Co mnie tak ciekawiło, to wejście tam.
Zapomniałem o tym, że to jest tutaj. Ja pierdolę. Nie, to nie tędy. Tutaj trzeba było poskakać po tych platformach. Ja pierdolę. Parkour. Parkour, parkour. Hop. Dobra. Cyk. Okej, okej. Cyk. Dobra. Po profesorsku. Rozwiązane. W powietrzu jeszcze. Cios, ty szmato. Ty też gin, kurwa. Full auto. Nie ma tu nic. Okej. Dobra, oni nic nie wyrzucili. Dowód tożsamości. Tu jeszcze jakiś klucz. Coś z tej strony jest? Chyba nie. Mogę siebie leciutko, leciuteńko podleczyć, to na pewno. No dobra. Witam. No i co? Dobra, tym drugim questem, znaczy drugą częścią tego questa zajmiemy się w następnym odcinku. Widzę, że to jest niedaleko, ale już trochę mamy na czasie, że tak powiem. Także tutaj kończymy, mam nadzieję, że wam się podobało. No i widzimy się w następnym. Siemano!